Wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider. Cześć, tutaj Leszek, witajcie w jednoślad.pl. Dzisiaj zaczynamy od 30-sekundowego szkolenia z zapinania kasku DD na przykładzie sportowego włoskiego Aero GP500. Wielu motocyklistów żyje w błędnym przekonaniu, że jest to mało ergonomiczne rozwiązanie. Nieprawda. Czas operacyjny bez pośpiechu to, nie wiem, jakieś 5 sekund? Kiedy mamy to już za sobą, możemy przejść do mojego bleblania na temat kasków i tego, co oferuje współczesny rynek. Lubię pokazywać Wam przede wszystkim produkty nietypowe, wyróżniające się pod względem wyglądu i komfortu. Przy okazji wizyty na torze Radom zostałem wyposażony w 4 różne propozycje Aero i z każdą miałem okazję spędzić nieco czasu. Chyba najbardziej zaskoczyła mnie ta hybryda, czyli Aero Rev. Słyszałem o tym szczękowcu, ale nigdy go nie miałem w rękach. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły jet z blendą. Jednak po chwili okazuje się, że można go przekształcić tak naprawdę w kask integralny. Mega pomysłowe rozwiązanie i dobra ergonomia użytkowania bez konieczności jazdy z otwartą szczęką, która w zwykłych szczękowcach działa po prostu jak żagiel. Przy tej okazji fajnie wygląda w białym malowaniu i może pochwalić się zaawansowanym i przede wszystkim działającym systemem wentylacyjnym. Wkładka oczywiście jest demontowalna i antybakteryjna, a przy tym subiektywnie komfortowa i przytulna, dobrze się czuje po prostu. To z kolei Aero Phantom S z dodatkiem, który bardzo doceniam, czyli specjalnym kanałem na okulary oraz rozbudowanymi kanałami wentylacyjnymi. To przykład klasycznego szczękowca z blendą, który posiada filtr UV. Kask jest bardzo uniwersalny i nada się przede wszystkim do turystyki oraz miasta. Jak na hybrydę wydaje się też być nawet dobrze wygłuszony, oczywiście pod warunkiem dobrania odpowiedniego rozmiaru. Dlatego po raz kolejny zwracam szanownym Państwu uwagę, aby nie śpieszyć się w sklepie i zawsze mierzyć kilka wariantów skorup, nawet jeżeli ta pierwsza wydaje się idealna. Konkurs piękności wygrywa jednak Aero Valor w kategorii najciekawsze malowanie, tym bardziej, że dodatkowo jeszcze w macie. Wygląda to fajnie i strasznie zwraca na siebie uwagę oraz wywołuje uśmiech na drodze. Poza tym to niedrogi i dobrej jakości integral, do którego ciężko się o cokolwiek przyczepić. Jest lekki, w miarę cichy i komfortowy dzięki miękkiej wyściółce i 8 kanałom wentylacyjnym. Na deser coś, co najlepiej pasuje do tych okoliczności przyrody. Bezkompromisowy Aero GP500, który już widzieliście przy okazji demonstracji systemu zapięcia typu DD. To wyróżnia właśnie kaski o przeznaczeniu sportowym. Do jego budowy wykorzystano skorupę składającą się z karbonu i kewlaru oraz mnóstwo pracy włożono w optymalizację balansu, masy i aerodynamiki. Ona podyktowała właśnie taki kształt, zwłaszcza szczęki. W komplecie z tym kaskiem dostałem również 2 wizjery i dedykowany pinlock. Ciekawe też jest system awaryjnie wyjmowanych poduszek policzkowych, co bardzo ułatwia pracę ratownikom w razie jakiegokolwiek wypadku. Po prostu po wyjęciu części wyściółki można zdjąć kask w o wiele bezpieczniejszy sposób, bez ryzyka pogorszenia naszego stanu. Moim zdaniem wykonanie stoi na bardzo wysokim poziomie, w każdym razie relatywnym w stosunku ceny do jakości. Bardzo dobre wygłuszenie, szeroki kąt widzenia i brak uczucia klaustrofobii. Dzisiejsze torowe tournée razem z włoskim Aero to moje kolejne doświadczenia i trochę też zmiana osobistego poglądu na temat tej marki, która jest kojarzona bardziej z offroadem niż szosą. Jak widzicie, także w tym segmencie jest mnóstwo opcji i typów kasków do wyboru. Ostatecznie oczywiście zdecyduje każdy z Was, patrząc na tę kolekcję przez pryzmat własnych potrzeb, ilości wolnej kasy, no i oczywiście, albo przede wszystkim preferencji. Spośród tych 4 kasków ja zdecydowałem się na szczękowy Rev, ze względu na bajerancki system przesuwania szczęki do tyłu. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego rozwiązania oraz jakości, w jaki to wszystko poskładano, w jaki sposób to po prostu działa. Jak zwykle ceny i linki do produktów wrzucam poniżej, gdzie też czekam na Wasze wszystkie opinie. Dzięki, cześć!